Jak wspominaliśmy, reprezentant Słowenii po raz pierwszy w karierze wygrał właśnie w Teupitz Bad Mittendorf. Ubiegły sezon zakończył na 7. miejscu w walce o kryształową kulę. W tym sezonie na razie jest na 5. pozycji. Peter Prewc. Wygląda na to, że to będzie bardzo daleki, szalenie daleki lot, ale jest podwórka. No tyle, że to jest nawet chyba, jeżeli pobije rekord skoczni. Nawet jeżeli pobije, to ten rekord nie będzie uznany, bo skok podparty. Ale niesamowicie daleko pofrunął. No, wiatr miał ponad metr na sekundę pod narty. Będzie odjętych 10,8 punktu. Gdzie on wylądował, proszę daleko. Państwa? Chyba za 140 metrem. No tak to wyglądało niesamowicie. 140,5 metra. Niesamowity lot Petera Prewca. Oczywiście noty za styl obniżone. Odjęte punkty za wiatr. No ale no, to był przepiękny.